winą, to od razu nam to zgłaszajcie. My to spisujemy na kartkę i mamy potwierdzenie, że to nie nasza wina, okej? Okay? Jeśli coś się wydarzy, że na przykład macie, nie wiem, głupawkę i rozwalicie coś... Zaczynamy naszą zwariowaną przygodę z tą bandą zumbowych dziewczyn. Kto chce być youtuberem? Ja! Teraz wszyscy już idą do swoich wychowawców. Dzielicie się, idziecie podpisać regulaminy. Widzimy się o 18:30 na kolacji. Czas start do swojego wychowawcy. Zumbo fajnie, jak będziecie organizować obóz kiedykolwiek, to pamiętajcie, że najważniejsze jest dobre wejście z energią w ten 7-dniowy proces. Dlatego moje przywitanie było tak energetyczne. A teraz co się dzieje? Podziwiamy piękną przyrodę, a nasi wychowawcy w swoich grupach przedstawiają dzieciom zasady, atrakcje i różne inne ciekawe komunikaty. Proszę zobaczyć. Podpisałam się właśnie. Myślę, że to nie chciałam tego podpisywać totalnie. Ale musisz. Ha! Zaczęliśmy vlogować i wymyśliłyśmy dla naszej grupy nazwę. Jak widzimy, ekipa z Wrocławia opanowała cały basen. Siemano, pozdrawiamy wraz z Majeczką wszystkich Zumbo fanów. Jest super i będziemy się kąpać. Będzie świetnie, bo jest gorąco. Czerwona. Panieczka! Mam też jutro wejść. Dobra. Zumbowa, jaka czerwona była matka? Ale zimno. Pierwszy dzień, jestem cała w emocjach. Dziewczyny, musicie ją pocałować, zmieni się w królewicza. Jest świetna. Harry Potter. Harry Potter. Idziemy tam na kolano, tam gdzie pan Tomek powiedział za furtkę. Wędkowanie, wędkowanie, najpiękniejszy w świecie sport.
Siema Zumbofani, my właśnie wróciliśmy z naszego spaceru i dzieci miały wyzwanie przez 10 minut nic nie mówić, co było bardzo trudne i wsłuchiwać się w to, co mówi natura, czyli w dźwięki lasu, dźwięki zwierząt i było cudownie przez 10 minut. Po prostu mogliśmy się to wszystko słuchać i tak przenieść się na chwilę w taką oazę ciszy. A teraz wracamy do rzeczywistości i te parówki będą znowu gadać. Let me tell you a story about a man. I have all the reasons to hate him, but you know what? I love him. Siema Zumbofani! To jest drugi dzień naszej kolonii. Dzisiaj jest hawajski dzień i za chwilę będziemy szli na śniadanie, a później rozgrzewka. Potem będziemy robić naszyjnik hawajski i będziemy mieć zajęcia Zumba Kids. Będzie spóźniał, będzie musiał jakieś tutaj barpisy wykonywać. Za minutę spóźnienia 10 barpisów, za dwie 20. Pani powstaje. W obuwiu sportowym, kapcie, laczki, różne rzeczy, o co stawiacie przed tym. Uwaga, dzisiaj robimy podział na dwie grupy całe kolonijne. I grupa numer 1, ręka w górę, obuwie sportowe i picie. Nie, ja jakoś mnie nie dziwi, że masz parówkę. No jestem parówką. Dzisiaj bransoletki hawajskie, a zaraz idziemy do pani Ani na zajęcia taneczne. To jest gigantyczna słomka do picia hawajskich drinków bezalkoholowych. Będę mogła usiąść w wodzie, w basenie. Pod wodą? Sprawdzamy, czy wynalazek dziewczyn działa. Chyba musisz mieć mocne płuca. Aby trzeba bardziej przeklinić. Właśnie skończyliśmy dwa treningi zumby. Jestem bardzo zmęczona, ale fajnie, pozytywnie. Lubię to, bo w końcu mniej się denerwuję. Endorfiny, endorfiny, a i polecam obu zumby. Też polecasz? Tak. Bo na darmową maseczkę. Namalowaliśmy parówkę, żabę. To wy? Tak. Bo bardzo lubicie McDonalda? Nie. Tak. Nie, ona nie, ja tak. Ja nie lubię frytek. My wymyśliliśmy glow opusie. Glow. Nie frytkie. Glow. Co? Glow opusie. Glow opusie. Nie. Może glow opusie. Glow opusie. Teraz to jest jedyna zupa, którą ja lubię. Forma musi być na Mazurach.
Kokoryko. Dobra, chodźcie, bo pójdzie po koguta. Siema Zumbo fani! Wchodzimy w kolejny challenge z energią, bo pamiętajcie, energia jest najważniejsza. Mierzamy w stronę upragnionego celu, jakim jest pomoc, na którym będziemy moczyć nóżki i dodatkowo będziemy sypać się proszkami Holi. Spójrzcie na nas, jak wyglądamy, to jest ostatni moment, w którym jesteśmy tacy czyści. Za chwilę każdy będzie miał na sobie wszystkie kolory tęczy. Ślimak z żukiem. Zepsajat śmego. Pijany facet przychodzi do domu o bardzo późnej godzinie. Żona nie chce mu otworzyć. On puka do drzwi i mówi, że ma kwiaty dla najpiękniejszej kobiety na świecie. I ona otwiera mu i pyta się, gdzie kwiaty. I on się pyta, a gdzie najpiękniejsza kobieta na świecie? Ciąg dalszy naszej wyprawy, proszę państwa, środkiem lasu idziemy. To jest inna kolonia niż wszystkie do tej pory. Spotykamy ślimaki, żuki i inne zwierzęta. Tak naprawdę jesteśmy w środku lasu i nie ma żadnego sklepu w promieniu 5 kilometrów. Ale my się nie przejmujemy, mamy co jeść, mamy co pić, a jak nie będziemy mieli, no to uporlujemy sobie wiewiórkę. Cześć zębowani, właśnie przyszliśmy na pomoc i będziemy się bili proszkami Holi. Widoki tutaj są piękne. Pan Piotruś zaraz tu wam pokaże. Jaki Piotr? Ten. Jak? Nie znam gościa, nie znam. Pętowek. Ja i tak podstawiam rękę, no chodź. No i patyka było. No i wzięłam ją, bo ona miała jakieś problemy z lataniem, no i tego. No i ją wzięłam na tą rękę, w sensie ona mi wlazła na tą rękę i powiedziała. Czyli uratowałaś wasze życie. Tak, żeby nie umarła i żeby jej nikt nie zdeptał. W końcu jakiś dobry uczynek. Uratowałaś krabąszcza? Tak, topił się w wodzie i wzięłam go na patyk. 3, 4, 3. Plan jest taki, że czekamy, aż wszystkim się skończy proszek i sypiemy panią panie. Tak. Całym 3 proszkami, albo 4. Nie. Mogę zrobić w kamerę? Siema Zumbo fani, tak się bawi glow up. A co jest najlepsze w tym wszystkim, to zaczął padać deszcz, więc idealnie nas zmyje te piękne nasze kolory. Nie. Emocje po rzucaniu się proszkami. Spoko. Bo wam się pozmywało wszystko. Wszystko. Prawda, wysoki. To mam żółte, zielone. A mam mieć białe, zielone. Co tu się działo? To była istna wariacja związana z proszkami Holi. I co? Zaczął lać deszcz, więc musieliśmy to zrobić szybko. I od razu dzieci są już umyte. Tak, umyte. Biorę tę koszulkę. Tak nie zejdzie, ja to będę, nie wiem. Płynem micelarnym. Pozdrawiam mamę, tatę, babcię, dziadka i rodzinę ogólnie. Mojego psa, potem moją mamę, potem moją babcię. Mojego psa Leona. Mamę, tatę, dwie babcie, dziadka. Ja chcę pozdrawić mamę i tatę i siostrę. Psa i chomik. Pozdrawiam moją mamę, tatę, babcię, siostrę i dwie siostry. Pozdrawiam mój pokój, rodzinka, klap. Moją najlepszą BFF, panie. I jeszcze pozdrawiam wszystkich Zumbo fanów. Siema Zumbo fani, znaleźliśmy kozaka, bo jesteśmy kozakami. O, krowa! Zumbo fani, zobaczcie co mamy, rodzinkę. A tu jest tata, tak mówisz? Tak. A tu jest dzidziuś. To będzie film popularno-naukowy, przyrodniczy, tak, proszę zobaczyć. Przyrodniczy, będziemy uczyć przyrody.
idziemy do planetarium. Tak. A w ogóle w jakiej miejscowości jesteśmy, powiedzcie? Olsztynie. Jesteśmy teraz w Olsztynie. Wiecie, zumbofani, nie możemy się doczekać, aż pójdziemy na lody. Siema zumbofani, witamy was w trzecim dniu z Olsztyna. Zróbcie mocniejszy kałat, bo nie będzie lody. Chcecie coś dodać? Coś lubię, lody, lubię lody, będą pyszne. Mam kosmitę, lubię plastki. Zumbofani, to jest cel naszej podróży. Mam wielkiego misia. Dzisiaj męcząco i z Patką zasnęliśmy, to jest Patka. No na seansie było fajnie, tylko że no trochę nudno było. Teraz będziemy wracać do hotelu na obiad. Ugrzęzłyście tu na zawsze? Mam was uratować? Joka małpa! No nie! Fajnie było w planetarium, dużo się nauczyłyśmy, ale Hanka zasnęła. Czyli było fascynująco? Tak. Kupi mi pan jedną rzecz? Chipsy. Ile te chipsy kosztują? 99. Siema zumbofani, właśnie wróciliśmy z Olsztyna. Była to bardzo wyczerpująca wycieczka, więc właśnie się regenerujemy się na basenie. Proszę się podzielić, tak, ogarnia, nie ogarnia, ogarnia, nie ogarnia. Młodsza ze starszą. Zumbofani, zumbofani, jak słyszeliście, właśnie wróciliśmy z Olsztyna. Dobrze Wiktoria mówiła, że była to bardzo wycieńczająca wycieczka, aczkolwiek wiecie, że my tak łatwo się nie rozładowujemy, zwłaszcza, że mamy zasilanie słoneczne, a słońca nie brakuje nam na tym wyjeździe, dlatego my się nie zatrzymujemy. Połowa obozu zostaje na basenie, druga połowa zostaje ze mną i co zrobimy? Zrobimy? Trening sportowy! Kto grał kiedyś z bijaka? A macie rzuty pocieszenia? Nie wiem. Tutaj połowa najmocniejszej ekipy zumbowej właśnie przyszła, żeby zagrać w dwa ognie. Zróbcie jakiś kałas. Dawaj ją, dawaj! Dawaj ją, mamy ją! Skręcamy. Tu, dalej, na bok. Tu. Musimy zagonić się do rogu. Tu, bok.
Wirusem jestem ja. Bawimy się tylko po czarnym. Wy biegacie na nogach normalnych, a my biegamy w podporze albo przodem, albo tyłem. Dawaj, zaganiaj, zaganiaj. Zaganiajcie jej do rogu. Siadacie po turecku. Dopiero gdy wszyscy będą wybrani, to wtedy się odwrócicie. 12. 12 tutaj. 1. 3. Jak będą już wybrane osoby, można się pozamieniać z osobami. Nie można się zamieniać. 18. 18. Proszę, ta drużyna ubiera sobie po jednej szarpie. Pyk. Odwracamy się i patrzymy na swoje drużyny. Wybieramy się razem, jesteśmy. I super. 3, 4 i hop. Super! Zombofani, to jest ciepło jak w piekle. A my jesteśmy aniołami i czujemy się nieswojo. Właśnie robię chleb, kiełbasę już zrobiłam, ale gorąco jest, że hej, na chwilę się cała spalę. Ale nie wzięłam filtru do opalania na 30. Dzień dobry, dzisiaj ogółem gramy w siatkę tutaj z panem kierowcą autokaru, więc jest super. Polecam, polecam, slej! Ogólnie to pas autokaru jest bardzo spoko i wybija zawsze piłki tak, że nie lecą tam. Pomógł nam sprzątać pokój. I dostał się piątkę. Tak, ja najmocniej wybijam, jest trochę problem. Ale mi się to podoba. Żerków w gumę. Co? Dziewczyny mają szalone pomysły jak zwykle. To prawda. Ej, czy ten anioł wygląda jak anioł stróż przewrócony do... Nie. Jaki anioł? No patrz, tam jest taki facet, że ma nos, oczy i brodę, tylko to jest do góry nogami. Dziewczyny, jak jesteście romantyczne, patrzycie w niebo i widzicie tam różne kształty. Dusza artystyczna. Nie. To jest jakby taka paszcza smoka tu jest. Tu widzę jak chcą złączyć nas. Te dłonie spieczone, tego chce od nas świat. Witajcie, tak. Zombofani, Belgijka przed nami, także... Od siebie do siebie zmiana miejsc. Od siebie. Zombofani, jak widzicie, w Glow Up Teamie ogień nie zagasa nawet w nocy. W naszych roztańczonych sercach, gorących sercach. Dziewczyny właśnie tańczą Belgijkę. To nic, że nie widzą siebie. Ważne, że słyszą muzykę. Pani Paulina popada w melancholię. O czym myślisz? O tym, kiedy w końcu mi się zrobi ta kiełbasa, bo już jest tak ciepło. O czym myślisz? O tym, że jestem zmęczona. I te kiełbasy. Proszę pana. Słucham. A możemy iść do pokoju? Ale na chwilę, czy na zawsze? Na zawsze.
Dzień dobry. Dzień dobry. To jest jak łopata. To jest pięknym wiosłem. Idziemy zaraz pływać kajakiem. Prawa, lewa, prawa, lewa, tak? Osoba, która siedzi z tyłu, dostosowuje swój rytm do osoby z przodu. Jeżeli osoba z przodu ciągnie w wodzie prawą stroną, to ona też. Bo osoba z przodu nie ma szansy dostosować do osoby z tyłu, ponieważ osoba z przodu nie widzi osoby z tyłu, tak? Na przodzie będzie płynął jeden z waszych opiekunów, go nie wyprzedzamy. On jest pierwszy. Oczywiście nie musimy płynąć gęsiego jeden za drugim kajakiem, ale płyniemy w zgranej kupie, żeby nikt nie był za daleko, tak? Siema! Ej, Ink! Jak się płynie? Dobrze. Okidoki. Do paty większość odpoczywa czas. No, bo się nie... Nie da się jej wykorzystywać. Ręce mnie już bolą! Hejka! Zrobiliśmy wielki statek na środku jeziora. Chcecie coś powiedzieć do naszych fanów? Tak, bardzo. Bardzo bolą ręce! Czemu pan robi takie zbliżeniowe? Raz! Dwa! Trzy! Cztery! Pięć! Nie ma zupo pani! Pozdrawiamy was ze środka jeziora. Nasza grupa już wypłynęła. Ja na czele z Zuzią pilnujemy stada. Niektórzy płyną tyłem. Jeszcze problem ze skręcaniem, ale cóż, emocje są duże. Jak jest, dziewczyny? Fajnie! Super! I nasze kajaki się normalnie kochają. Co chwilę się zderzają. Prawdziwa miłość. Jak się płynie? Dobrze! Hello! Brawo, no mówię, kurczę, brawo! Dzień dobry! Witam! Świetna komunikacja! Dziękujemy! Lewa, lewa ciągle, lewa, lewa! Najpierw depresji zostawała, pająka, teraz jest mi. Mokra robota. A u ciebie jak wrażenia? Dobrze, tylko ręce strasznie bolą. Mogę palce pokazać. Zumbo fani, witamy. Kolejna grupa kajakowa jest już gotowa. Dziewczyny, jak emocje u was? Superowe. Tak. Chcecie coś powiedzieć, pozdrowić kogoś, bo nie wiadomo, czy wrócicie z tej wyprawy. Tak, pozdrawiam mamę i tatę. Ja pozdrawiam psa, kota, mamę, tatę i brata. Także pozdrawiamy. Dzień dobry. Jest super. Jak się czujesz? Dobrze. Jak ryba w wodzie? Tak. Przylecia? Czarnego? Ładny był. Chciałbym go nagrać. Proszę pana, te kajaki są jakieś dzikie. Dlaczego? No bo te ręce mnie już bolą. No, dawaj się. Czyli lewa, są dzikie, bo nie mają silnika. Lewa, prawa. Proszę pana, kat. Super, kocham wodę i zimne klimaty. Pozdrowienia z kajakowej przygody. Nie wymiotowałam, to jest cud. Siema Zumbo fani, właśnie wracam do środka z kajaków. Oprócz tego zjeżdżaliśmy z ekstra ekstremalnej zjeżdżalni, którą widzicie za nami. Jedliśmy lody i gofry i różne rzeczy i właśnie wracamy do ośrodka i pewnie będziemy szli na basen.